Pierwsze pytanie, jakie może wam się nasunąć na myśl, jest takie: dlaczego ten LED się nie świeci? Odpowiedź jest bardzo smutna i nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Mianowicie nie mam baterii. Smutne. I pewnie drugie pytanie brzmi: czemu są Simsy w środę? Powaliło cię? Nie. Sims są dlatego, że ostatnio mam fazę na granie w Simsy i nie chcę, żeby ta faza zniknęła, bo ostatnio miałam coś takiego, że Simsy zaczęły być strasznie nudne i nie chciało mi się w nie grać. A jak jeszcze mam fazę na granie w Simsy, to muszę z tego korzystać, bo później tej fazy nie będzie. Yeah. Pomyślałam, że zrobię taki challenge, w którym wezmę, włączę wszystkie wyzwania parceli i zobaczę, czy nasza Simka szybko umrze. Uśmiercanie Simów. Przepraszam. YouTube to tylko żart. Odpalamy jaką naszą rodzinę. Może... Odpalimy Aurelię Bennett. Zapraszam was na stronę Instant Gaming, gdzie możecie kupić gry taniej. Link jest w opisie oraz w przypiętym komentarzu, moi państwo, moi drodzy, moi kochani. Tutaj jest Aurelia, ona jest wychillowana, ona ma esse. Wyzwania porceli. Mogę wziąć tylko 3. Aktywność wulkaniczna, strefa wstrząsów. Brudne? To są gremliny. Przeklęte? What the fuck? Rozumiem, wszystko włączę. No tak, bo to wszystko można włączyć. Ta gra jest nierozpieszcza po prostu. Cecha parceli, wampirza sieć, romantyczna aura, może poderwiemy jakiegoś pięknego... Gnomy. I git. Co się dzieje? Przestraszona. Sejsmofobia, ten przerw występuje czasem trzęsienia ziemi. Mordo, nie przeżywaj. Usiądź na ziemi, poczuj, że nie trzęsie się. To trzęsie się? Dzisz? Nie szukaj problemów tam, gdzie ich nie ma. Zrób kupę w panice. Posłuchaj muzy, wychilluj się, pooglądaj telewizor. A, bo nie masz internetu, no to nic nie możesz zrobić tak naprawdę. Zobaczymy, co jest bez przyłącza, jeszcze działa. Jak może być prysznic bez przyłącza? Telewizor wywalić. Możesz kupić se... świeczki w kształcie. Będziesz haftować. Rowerem se pojedziemy gdzieś, mamy pieniądze. Dobra, zrób... możesz zacząć coś robić, kup nasiona, kup to i weź se zasiej to. Jak ona biega? Girl, migoszący kamień? Mogę podróżować do krainy magii. No dawać mi tu jakieś lisy, gnomy, czy jakieś inne... trzęsienia wulkaniczne. O, ktoś przyszedł. Nie pukaj, zaraz cię puknę. Nie, to zabrzmiało źle. Jak ty masz na imię Travis Scott? Co się dzieje? Kto cię zwudował? Może ten Travis Scott przyszedł i cię... Zapraszam. Ja nie mam nic do roboty w domu, bo ja nie mam prądu. Ale możemy razem pohaftować. Czemu tyle ludzi zebrało się przed moim domem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć! Jeszcze kurde Dawid podsiadło łowi ryby, no. Dobra, pójdźmy spać i może jakieś duchy wyjdą i nie zabiją czy coś. Czemu ty mi rzygasz w kiblu i mi kurde psujesz kibel? Dobra, wstaję. To ja robię, aby naćwiczyć magię. Patrzcie. Abrakadabra. Dawaj, Aurelia. No, będziesz ćwiczyć tę magię, czy nie bardzo? Ręka już zniknęła. Dobra, idźcie sobie stąd już. Denerwujecie mnie. To może ten gremlin idzie. Co to jest? Co ja mogę z tym zrobić? Może pójdziemy, znajdziemy jakąś pracę? Internet nie działa bez dopływu energii elektrycznej? A mogę tu pójść i na przykład wtedy użyć? Internet działa na powietrzu, ale w moim domu to już nie działa. Logika Simsów. Nie byłam jeszcze edukatorką nigdy. Ani doktorem. Może doktor. Idź spać. Wyjdą jakieś gremliny, jakieś duchy, jakieś potwory. Tylko na to czekam. Czyli gremliny polegają na tym, że oni mi psują wszystko, tak? Ja nie mogę, ale głupie gremliny. Dobra, to w takim razie sprzedamy to, bo nie mogę gotować tak czy siak. Czy musimy myć ręce po sikaniu? Nie musimy myć. Sztalugę jakąś kupmy, albo poćwiczmy medytację. Czemu ja nie mogę zatrudnić kogoś do jogi? Medytuj, o! Uspokój się. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Pokój ducha. Skupienie. Nie denerwujmy się, nie denerwujmy. Zamarznięcie, nie, ty kurde. Ona jest niebieska. Jak smurf. Czekajcie, trzeba kupić kominek jednak. Rozpal, szybko idź. I po co nam ten challenge był? Rozpal. Blurry. Z czego się cieszysz? Za chwilę dojdziemy do roboty. Kurde, będzie słabo, jak przez naszą nieobecność spadnie meteor na chatę, nie? Jakaś baba przyszła. Halo, co ty tu robisz? Ja cię nawet nie znam. Wiecie, ona jest czarownicą? Masa!
Pierwszy raz widzę pojedynki w Simsach na magię. A to miał być przyjacielski pojedynek. Co ty przyszłaś do mnie i będziesz czytać u mnie książki? No ty piaro. No ojej, przyszła do mnie do chaty i będzie ze mną gadać. Odejdź. Jakiś gremien teraz ciekawy, co ci zniszczy. A tylko kibel. A my mamy hajs. Aha, widzicie, trzeba było usunąć wszystko. Popsute obiekty otrzymują drugie życie? To po co ja to naprawiłam, jak mi te gnomy to naprawiły? Ja nie mogę. Zróbmy inne te... Oto. Dajmy... Miejscówkę nastolatków. Duchy wyspy, co to jest? Luther Elf! To te duchy wyspy? Ale fajne! Weź się z nimi skontaktuj. Pierwszy raz takie coś widzę. Oh. Ale faza. Ej, pierwszy raz takie coś widzę i jestem zachwycona. Ej, może kupimy kurczaki i zobaczymy, czy te lisy będą przychodzić. Kurnik. Kup kurczaki. Kupię 3. Czemu to tyle super gwiazd chodzi, a ja nie jestem super gwiazdą? Czemu to jest tyle super gwiazd przed moją chatą? Kogut! Co ty żygać się chcesz? Ej, było trzęsienie ziemi. No i co, nic nie rozwaliło. O, kury wstały, jest 5. Duchy, duchy, duchy. Uwolnij duchy, uwolnij duchy. Bąciki. I co z nimi? Halo. Szukaj żab. Powinno być jeszcze wyzwanie parceli, że jakby jak jest burza, to te pioruny walą w dach. Albo szkoda, że na przykład nie można tu karmić żab. Jaka to jest żaba? Fajna żaba. Jaki zes. Kury, kury. Jestem mały, ale wariat. Travis Scott, czego chcesz? Ja nie jestem Kylie Jenner. Podróżujmy do krainy magii. Gdzie ty jesteś? O, aleja magów. Idź, kupimy seruszczkę i miotłę i będziemy sprzątać. Patrz, jak te mosty tak chodzą. Jak ja bym była czarodziejem, to ja bym wzięła i wyczarowałabym sobie to, że nie muszę sprzątać. Kupuj różdżki. Nie, 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 targuj się, targuj się, targuj się. Tu duchy sprzedają. O, dostałem 25% zniżki. Smoka se kupimy. I co nam da ten chowaniec? Jak możemy nazwać smoka? Jak nazywał się ten smok w Mulan? Muszu? Tak, Muszu. Ogólnie Mulan to jest moja ulubiona bajka Disneya. I co, ja mogę tego chowańca przywołać? Patrz, jaki słodziak! Mogę na przykład zaatakować ją tym chowańcem? Ej, w tym miasto jest super. Jakby ja nawet tutaj nie... Z komina leciał fajerwery. Ja nigdy nie byłam w tym mieście jeszcze. Zaciekły pojedynek, bij się z nią. Harry Potter versus Voldemort. Dawaj, Aurelia. Aż zamknął sklep ten typ, bo się przestraszył. No nie, no Aurelia, weź ją walnij. No kurna. Ja nie mogę. Dobra, idę na chatę. Ale co ja mam z nim zrobić? Co ja mogę z nim tylko chodzić? Coś? No i tak, on będzie tak latał, nie? Jakby on nie mógłby się też położyć. Poczekaj, on szybko się macha. You spin me right, right, baby, right now. Futrze, ty złodziej. Idzie lis, idzie lis, idzie lis. Przestań piać, kuro. Obronię cię. Idzie, idzie. O nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Błagaj tego lisa, by przestał. Spokój się. No nie, no nie zdążyłaś. Zabrał jaja. O ty, kurde. Pośpiewam ci. On się boi mojego śpiewania. O ty. Mogę z tobą porozmawiać? No nie uciekaj. Turniu. Dobra, Lord, przyjdź jeszcze kiedyś. No gdzie ten meteor z wulkanu? Nie ma. O, idzie Lord. Cześć, Lord. Chodź, postrzeszymy lisa. Patrzcie, idzie, idzie. On jest zły, jaki angry lis. Się przestraszył mnie. Już nie ukradniesz mi jajek. Kura, odejdź od niego. Mogę postawić sobie kibel w ogóle w ogródku tak, żeby on był jako wychodek? Mogę, ale nie mam pieniędzy. No to usunę ten. Przydamy książkę, po co nam książka? Przydamy jedno krzesło, po co nam jedno krzesło? Przydamy jedno okno, po co nam okno? No i nadal nie jesteśmy na kibel. To jedno okno w kiblu. No i będziemy mieć kibel. Będzie się napełniał wodą od deszczu i będziemy mogli korzystać z kibla bez przyłącza. To jest patent, moi drodzy. Załatw się gniewnie, idę srać. Patrz, jak sram. Czekajcie, o, to jest zbyt piękne. Spuść tę spłuczkę gniewnie, ale zła. Kura ze mną gada.
Jezu, może odeślę tego chowańca, bo on jakby nie czai za bardzo, o co chodzi. O, pokaż informację, wybierz się na dzień sportu. A to w szkole tej biednej. Ile ludzi przyszło na dzień sportu? Wow, pełna szkoła. Ale zarąbisty dzień sportu. Ja nie mogę. Myślisz sobie, licealne lata. Patrzcie, jakie wielkie boisko zrobili, nie? Tu w sumie nawet nie można usiąść. Nawet z kibla nie można skorzystać. Kurde, to jest jakieś bieganie, na którym nie można tak naprawdę biegać. Bramki nie działają. Sztos. Zróbmy sobie zdjęcie na tym i wróćmy do domu. Oh shit. O, zrobimy sobie fotkę. Yes. Jestem crazy. Ale ponętna. O, ale kurde, fota. Zamyślona. Ale zła. O kurna. Jaka groźna, ja się boję. Uciekam stąd. Serio, stąd uciekam, bo to jest jakby słabo. Kim ty jesteś? Sota Suzuki. A jestem Aurelia Opel. Ale je przywoliło. Wracamy do domu. Idź spać. Rano sobie korzystamy z naszego wychodka. Już nic nie możecie mi popsuć, bo ja nic nie mam, wszystko sprzedałam. A nie, to mi zrobi... Nawet mój kibel wychodkowy w ogródku zepsuli. Jak na przykład bym zatrudniła złotą rączkę, nie mam hajsu. Zatrudnię złotą rączkę, jak nie mam nie zapłacić, to co? O, idzie. Naprawiłeś? Wiesz, nie pracuję za darmo, jeśli kiedykolwiek znowu będziesz potrzebować mojej pomocy, lepiej przejść fundusz i zapłacić ten... Kurde, ja na rachunek mam to zrobić. Ej, no przyznam wam szczerze, że mimo włączenia wszystkich wyzwań, nie jest źle, że da się grać. Jakby ja i tak jak zagram w Simsy, to ja gram tak, że daję radę ze wszystkim, bo jestem koksem. Dajcie znać, czy chcielibyście jakieś inne challenge w moim wykonaniu. Potrzebuję jakichś mega trudnych wyzwań. Lubię wyzwania. Dobrze, moi drodzy. To był mój pierwszy w życiu challenge w The Sims 4, który oceniam na 2 na 10. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, więc to byłam ja. Widzimy się już w sobotę o 16 w ostatniej już biografii Grażyny z licealnym lat. Zapraszam was na moje socjale. Pozdrawiam was serdecznie. Wysyłam dużo miłości. Siema.